Co? W środę o tej samej porze? Wiesz co, nie za bardzo. Mam zawody. A, no właśnie. A jak ci poszły te poprzednie? No, drugie miejsce niestety. No, drugie miejsce zajebiście, stary. Wiesz, mogło być pierwsze, gdybym przycisnął. Ale bym przynajmniej większą miał motywację do pracy. Motywację tak, ale będzie sporo roboty. Ty, a jak skończyłeś ostatnio po tym wypadzie do pawilonów? Wiesz co, dobrze. Nie było żadnych ekscesów, nic. Wszystko w porządku, dotarłem do domu jakoś. Tak? No, bo tam w dobrym stanie byliśmy już, nie? No, byliśmy, zwłaszcza jak po schodach miałem wchodzić. Twarzą się trzeba było ściany podpierać. Co ty? Dobre. O, jakoś się udało. Ty, ale był jeszcze jakiś taki ziomeczek, on się do nas przypiął, coś tam, jak przez mgłę. Pamiętam, że on ci pomoże do domu dojechać, czy coś tam. Tak, wsiedliśmy do tramwaju, drogę mi rozdzielał, żeby mógł przejść sobie. Musiałem w spokoju. W sumie pierwszy raz miałem do czynienia z takim gościem. Ale to sympatycznie, sympatycznie. Dobra, ja się już będę zwijał, mam niedługo trening, trzeba się przygotować. No dobra. Dzięki bardzo. Dzięki. Do zobaczenia. Bartek Słoma. Od urodzenia żyję z niedorozwojem prawej nogi. Schorzenie zdiagnozowano zaraz po moim urodzeniu. Mniej więcej w przedszkolu zacząłem zdawać sobie sprawę ze swojej dysfunkcji. Na początku niezbyt do mnie docierało, lecz z czasem zacząłem zdawać sobie sprawę z tego, z czym będę musiał się zmierzyć w przyszłości. Mimo to nie miałem żadnych złych myśli na temat mojej przyszłości. Oczywiście odczuwałem niepokój, ale wiedziałem, że wszystko będzie w porządku. Zwłaszcza, że miałem wsparcie rodziny i znajomych. W czasie dzieciństwa przechodziłem szereg rehabilitacji i operacji, co znacznie ograniczało moje życie osobiste. Musiałem dostosować czas do ćwiczeń i zabiegów. Obecnie nie mam żadnej rehabilitacji. Po dwóch operacjach, które miałem w przeciągu 3 lat, częścią nawet zabroniono mi ćwiczyć. Głównie ze względu na pręty w kręgosłupie. Pod koniec przedszkola rodzice zapisali mnie na lekcje pływania. Było to dla mnie czymś wspaniałym, do tego stopnia, że zacząłem trenować w sekcji klubu KSN Start Warszawa. Trwało to przez jakieś 6 lat, do momentu aż opuściłem sekcję. Po 2 latach jednak wróciłem do treningów pod nadzorem pana Zbigniewa Sajkiewicza, paralimpijczyka. Złapał mnie któregoś razu na basenie i zapytał, czy nie chciałbym pływać pod sztandarem integracyjnego klubu sportowego AWF Warszawa. Przez jakiś czas poza pływaniem trenowałem również szermiarkę, ale nie wiązałem z nią jakichś większych marzeń. Był to sport wózkowy, a siedzenie i wywijanie szpadą nie napawało mnie zbytnim optymizmem. Zdecydowanie wolę być w ruchu. Poza pływaniem mam też inne pasje, jak czytanie książek z tematyki fantasy, oglądanie walk rycerskich, czy też gry komputerowe. Kiedyś przez głowę przeszła mi myśl, że gry online zatrą wszelkie granice pomiędzy mną a innymi. Po krótkim czasie jednak uświadomiłem sobie, że jest to głupota, granice ustalam sobie sami i nie wolno się poddawać. Udasz? Dzięki.
szkole spotkałem się z przykrymi incydentami, zwłaszcza w gimnazjum, gdzie niektórym do głowy przychodziły głupie, wręcz chamskie pomysły. Na swój sposób z nimi walczyłem i broniłem się. Wszystko ustało dopiero w liceum, gdzie spotkałem normalnych i spokojnych ludzi. Moim priorytetem w życiu jest to, by po prostu przeżyć je szczęśliwie. Mieć dobrą pracę, rodzinę. Nic więcej do szczęścia nie potrzeba. Marzę o tym, by do końca swoich dni robić to, co lubię i na co pozwala mi zdrowie. Ludzie pytają, co bym zmienił w swoim życiu, gdybym miał taką możliwość. Absolutnie nic. Cieszę się ze swojego życia i nie chciałbym niczego w nim zmieniać. Nie wiadomo, co przyniósłby wtedy los. Pnę do przodu i nie oglądam się za siebie. W tej chwili mam 19 lat. Kończę rosnąć, a co za tym idzie, będę miał tworzoną protezę prawej nogi. Lekarze mówią, że dzięki niej oraz kolejnym rehabilitacjom będę w stanie biegać. Nie mogę doczekać się tego dnia.